Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam Opatrzność Boża, tajemnica przeznaczenia, przeznaczenie człowieka i świata w Chrystusie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 maja 1986 roku. W duszy człowieka nieustannie pojawia się pytanie o własny los. To wielkie i trudne pytanie ma charakter decydujący: co będzie ze mną w przyszłości? Istnieje przy tym ryzyko, że złe odpowiedzi mogą prowadzić do fatalizmu, rozpaczy, a także do pychy i ślepej pewności siebie. Głupcze jeszcze tej nocy umrzesz, ostrzega Bóg. Właśnie tutaj ujawnia się niewyczerpana łaska Bożej Opatrzności. To Jezus wnosi tu istotne światło. On bowiem, mówiąc w kazaniu na górze o Opatrzności Bożej, kończy je wezwaniem. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Podczas ostatniej katechezy, zastanawialiśmy się nad głębokim związkiem, jaki zachodzi pomiędzy opatrznością Bożą a ludzką wolnością. Właśnie do człowieka stworzonego na obraz Boga są zaadresowane słowa o królestwie Bożym i o potrzebie szukania tego królestwa nade wszystko. Ta właśnie więź pomiędzy opatrznością a tajemnicą królestwa Bożego, które ma urzeczywistniać się w świecie stworzonym, zwraca naszą myśl do prawdy o przeznaczeniu człowieka, o jego predestynacji w Chrystusie. Predestinatio in Christo. Przeznaczenie człowieka i świata w Chrystusie, przedwiecznym synu Ojca, nadaje całej nauce o opatrzności Bożej zdecydowany rys soteriologiczny i eschatologiczny zarazem. Sam boski nauczyciel mówi o tym w rozmowie z Nikodemem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powyższe słowa Jezusa stanowią sam rdzeń nauki apostolskiej o przeznaczeniu, zawartej zwłaszcza w listach świętych Piotra i Pawła. Czytamy więc w liście do Efezjan: Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski. Słowa powyższe w sposób źródłowy i autorytatywny tłumaczą na czym polega to, co w języku chrześcijańskim określamy słowem przeznaczenie. Łacińskie predesty jest bowiem rzeczą ważną, aby słowo to uwolnić od znaczeń błędnych, czy też niewłaściwych i nieistotnych, jakie w obiegowym użyciu bywają z Nim wiązane. Przeznaczenie jako synonim ślepego losu, fatum lub kapryśny gniew jakiegoś zazdrosnego bóstwa. W objawieniu Bożym wyraz przeznaczenie oznacza odwieczny wybór Boga. Wybór ojcowski, rozumny i słuszny, wybór miłości. Wybór ten oraz związane z nim postanowienie czyli plan stworzenia i odkupienia należy do życia wewnętrznego przy najświętszej Trójcy. Jest dokonany odwiecznie przez Ojca, wraz z Synem, w Duchu Świętym. Wybór ten wyprzedza, jak mówi Święty Paweł, stworzenie świata przed założeniem świata i człowieka w świecie. Zanim człowiek zostaje stworzony, naprzód zostaje przez Boga wybrany. Jest to wybranie w przedwiecznym Synu, w Nim, czyli w słowie przedwiecznego rozumu. Człowiek zostaje więc wybrany w Synu do synostwa Bożego przybrania. Na tym polega sama istota tajemnicy przeznaczenia, w której objawia się przedwieczna miłość Ojca. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów. Przez Jezusa Chrystusa. W przeznaczeniu zawiera się więc odwieczne powołanie człowieka do uczestnictwa w samej Bożej naturze. Jest to powołanie do świętości przez łaskę Bożego usynowienia, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. W takim znaczeniu przeznaczenie wyprzedza założenie świata, czyli stworzenie. Co więcej, stworzenie urzeczywistnia się w perspektywie takiego przeznaczenia człowieka posługując się w odniesieniu do życia bożego terminami ludzkiego doczesnego języka możemy powiedzieć że bóg naprzód chce udzielać się w swoim bóstwie człowiekowi który ma być w świecie stworzonym jego obrazem i podobieństwem naprzód wybiera go w przedwiecznym i współistotnym synu do uczestniczenia w jego synostwie przez łaskę, a potem dopiero z kolei chce stworzenia, chce świata, do którego człowiek ma przynależeć. W ten sposób tajemnica przeznaczenia wchodzi niejako organicznie w cały porządek Bożej Opatrzności. Urzeczywistnianie tego właśnie zamiaru otwiera przed nami perspektywę Królestwa Bożego. Wprowadza nas niejako w samo centrum tego królestwa, które wyznacza ostateczną celowość stworzenia. Czytamy w liście do kolosan: Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Królestwo Boże. Jako skutek realizacji odwiecznego przeznaczenia Trójjedynego Boga jest królestwem umiłowanego Syna, w szczególności dlatego, że za jego sprawą dokonało się odkupienie i odpuszczenie grzechów. Słowa apostoła zakładają w tym wypadku już grzech człowieka. W tym kontekście przeznaczenie, czyli przebranie za Synów w przedwiecznym Synu, dokonuje się już nie tylko w relacji do stworzenia świata i człowieka w świecie, ale w relacji do odkupienia dokonanego przez tegoż Syna Jezusa Chrystusa. Odkupienie staje się wyrazem Opatrzności, czyli owego troskliwego władania Boga jako Ojca, w szczególności względem Stworzenia obdarzonego wolnością. W liście do Kolosan znajdujemy dogłębne powiązanie prawdy o przeznaczeniu w Chrystusie z prawdą o Stworzeniu w Chrystusie. On bowiem, pisze apostoł. Jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone. Tak więc, stworzony w Chrystusie przedwiecznym synu świat, nosi w sobie od początku opatrznościowy zadatek owego przeznaczenia w Chrystusie, z którym łączy się spełnienie celowości świata, czyli eschatologiczne spełnienie ostatecznego zbawienia świata, a przede wszystkim człowieka. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. Spełnienie celowości świata, a w szczególności człowieka, dokonuje się właśnie za sprawą tej pełni, która jest w Chrystusie. Chrystus sam jest tą pełnią. W Nim samym wypełnia się poniekąd owa celowość świata, wedle której opatrzność Boża strzeże dziejów świata, a w szczególności człowieka w świecie, Jego życia, Jego dziejów. I kieruje nimi. Staje się w ten sposób zrozumiały inny podstawowy aspekt Bożej Opatrzności, jej celowość zbawcza. Bóg bowiem pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W tym kontekście wypada nam wyjść poza naturalistyczną koncepcję Opatrzności, rozumianej wyłącznie jako kierowanie światem natury, albo też zachowaniami naturalnej moralności. Opatrzność Boża wyraża się w osiąganiu tej celowości, która odpowiada odwiecznemu planowi zbawienia. W tym procesie, za sprawą pełni Chrystusa, w nim i przez niego zostaje również przezwyciężony grzech, który zasadniczo się sprzeciwia zbawczej celowości świata, sprzeciwia się owemu ostatecznemu spełnieniu, jakie świat i człowiek znajduje w Bogu. Tam więc, gdzie apostoł pisze o pełni, jaka zamieszkała w Chrystusie, Pisze równocześnie, zechciał bowiem Bóg, aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego, i to co na ziemi, i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Na tle tych rozważań, zaczerpniętych z listów świętego Pawła, staje się na nowo zrozumiałe owo wezwanie Chrystusa, które skierował do swych słuchaczy, mówiąc o wszechogarniającej opatrzności Ojca Niebieskiego. Powiedział wówczas, Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydane. Mówiąc naprzód, chciał poniekąd wskazać na to, czego sam Bóg chce naprzód, co jest pierwszym Jego zamiarem w stworzeniu świata i równocześnie ostatecznym celem tego świata. Jest to Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, sprawiedliwość Boga samego. Świat cały został stworzony z myślą o tym Królestwie. Został stworzony, ażeby ono się spełniło w człowieku i w jego dziejach. żeby poprzez to Królestwo i tę sprawiedliwość spełniło się owo przedwieczne przeznaczenie, jakie świat i człowiek mają w Chrystusie. Pawłowa wizja przeznaczenia znajduje potwierdzenie w słowach świętego Piotra: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla Was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Zaprawdę niech będzie błogosławiony Bóg za to, że objawia nam swoją opatrzność, która niestrudzona i pełna troski działa dla naszego zbawienia. Owo niestrudzone działanie będzie trwało aż do nadejścia czasów ostatecznych, kiedy pierwotne przeznaczenie w Chrystusie wypełni się w sposób definitywny, przez zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie, który jest Alfą i Omegą naszego ludzkiego losu. Pragnę przede wszystkim uświadomić sobie wspólnie z Wami, moi drodzy bracia i siostry, że dzisiaj wypada piąta rocznica śmierci wielkiego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszyscy dobrze pamiętamy tę postać, kiedy dzisiaj wypada mi tutaj, wobec pielgrzymów całego świata, w różnych językach rozważać problem naszego przeznaczenia w Jezusie Chrystusie. To trudno mi ten problem odłączyć od Jego postaci, od Jego posłannictwa, od Jego działalności. Nasze ludzkie przeznaczenie nie jest ślepym losem jest to odwieczne wybranie człowieka i świata ze strony Boga, Stwórcy i Ojca, wybranie w Jezusie Chrystusie. Zanim Bóg stwarza świat, zanim stwarza ten świat dla człowieka, Zanim stwarza człowieka w świecie, Bóg naprzód Go wybiera odwiecznie, wybiera Go w Jezusie Chrystusie, a żeby człowiek miał w odwiecznym Synu Bożym Synostwo Boże, by miał udział w tym Bożym synostwie, które jest synostwem Chrystusa, odwiecznego Syna Ojca. I to jest właśnie nasze przeznaczenie. O takim przeznaczeniu mówi nam Pismo Święte, mówi nam Chrystus sam. Zwłaszcza w słowach zwróconych do Nikodema. Mówią nam o tym apostołowie święty Paweł i święty Piotr. W takie przeznaczenie każdy z nas jako chrześcijanin ma wierzyć i w tej właśnie wierze znajdować odpowiedź na pytanie o swój los, o swoją przyszłość. Nasza przyszłość jest związana z przeznaczeniem człowieka w Chrystusie. Kardynał Stefan Wyszyński, którego piątą rocznicę śmierci dziś wspominamy, o tym był najgłębiej przekonany, jako prawdziwy syn Kościoła i jako prawdziwy apostoł Jezusa Chrystusa. I o tym przekonywał nas, swoich współczesnych, swoich rodaków. O tym przekonywał cały naród polski w momencie wielkim i wzniosłym, kiedy przybliżaliśmy się do tysiąclecia chrztu i kiedyśmy to tysiąclecie osiągnęli. A żeby rozpocząć pod opieką Pani Jasnogórskiej... Drugie Tysiąclecie Chrześcijaństwa w Polsce. Przekonywał nas i uczył wszystkich swoich rodaków o tym wielkim powołaniu człowieka, a więc i każdego Polaka w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj, wspominając wielkie dzieło Prymasa Tysiąclecia, pragnę wraz z wszystkimi tu obecnymi i wraz z całą Ojczyzną, ze wszystkimi rodakami w Polsce i na emigracji wyrazić za nie wdzięczność Bożej Opatrzności. Pate noste, pies in ceri, santi vice tu, noven tu, adveni ad tu, i ad voluntas tua, sicur in cielo e in terra. Padre nostro quotidiano, da noi soglie, che dimette noi la vita nostra, circondano nostri vittimi, dei vittori NOSTRI e te lo sinduca in tentazione, se li vera